W ubiegłą sobotę, 15 września, westernowe miasteczko Mrągowil stało się areną kolarskich zmagań o Puchar Burmistrza Mrągowa. Na starcie ponad setka kolarzy, która w zależności od wieku miała do pokonania od kilkuset metrów do kilkunastu kilometrów. Po raz 12 spotykamy się na edycji zawodów kolarskich MTB o Puchar Burmistrza Miasta Mrągowa. Na dzień dzisiejszy, na chwilę obecną, ponieważ marstersi i jeszcze się zapisują, jeszcze przybywają do nas, jest już 107 zawodników. Na pięknie usytuowanych trasach wokół Mrągowil pojawiła się czołówka mrągowskiego kolarstwa. Mieliśmy zatem okazję obejrzeć kolarzy z dwóch mrągowskich klubów, MSR Bank Spółdzielczy Mrągowo oraz Renault Eco 2 Team. Do Mrągowa przyjechali także zawodnicy z zaprzyjaźnionych klubów z Giżycka, Bartoszyc czy Biskupca. Na trasie sobotniego wyścigu pojawił się także świeżo upieczony amatorski wicemistrz Polski Wojtek Szałachowski z MSR Bank Spółdzielczy Mrągowo. 12-letni mrągowianin był faworytem wyścigu żaków i jak na faworyta przystało, dojechał do mety z ogromną przewagą nad drugim zawodnikiem. Byłem przygotowany na tę trasę, ponieważ trenowaliśmy tutaj ostatnie 2 tygodnie, no i jechało mi się bardzo dobrze. Wyścigi w Kielcach były bardzo ciężkie. Mało brakowało mi do zdobycia Mistrzostwa Polski, ponieważ mój rywal wyprzedził mnie na górce. No już na zjeździe przed metą, przez samą metę praktycznie wyprzedził mnie, no i przegrałem. Za rok będziesz startował już chyba w wyższej kategorii. Nie boisz się konkurencji? Będziesz od nich rok młodszy tak naprawdę. No będę rok młodszy. Tak naprawdę będę się ścigał z tymi, którzy już tutaj się ścigają i będą starsi. A za 2 lata będę miał znów szansę na wygrywanie jak teraz, bo ci starsi odejdą do jeszcze starszej kategorii, a ja będę najstarszy. Wojtek Szałachowski, start! A jak występy jednego z najlepszych aktualnie kolarzy Mrągowskiego Stowarzyszenia Rowerowego ocenia prezes klubu? Wojtuś przed chwileczką zakończył na pierwszym miejscu i z ogromną, dużą przewagą. Jest to zawodnik, który dwa tygodnie temu zdobył wicemistrzostwo Polski w mistrzostwach MTB w Kielcach. Zdobyłby pierwsze, miał troszeczkę pecha, ale sport uczy zwyciężać, uczy przegrywać, więc uczy życia. Więc każdorazowo taki zawodnik wychodzi wzmocniony, a o to chodzi przecież, żeby kształtował swoją osobowość poprzez sport. Jest to zawodnik, który praktycznie w tej chwili ściga się w kategorii żak, będzie przychodził już po okresie tym jesiennym do kategorii młodzik, będzie pierwszorocznym młodzikiem. Na razie jest zawodnikiem w województwie nie do pokonania, w Polsce swojej kategorii również. No, gdyby nie upadek w Kielcach, byłby mistrzem. Zresztą Wojtuś rok temu zdobył Mistrzostwo Polski w MTB właśnie w Kielcach. Na Family Cup był mistrzem Polski. Sobotnie zawody w miasteczku Mrągowil zdominowali zawodnicy z Mrągowa. W swoich kategoriach wiekowych wygrywali zawodnicy MSR: Hania Szałachowska, Bartosz Nalepa, Wojtek Szałachowski, Marcin Serowik, Maria Kamieniecka. Kategorie Masters zdominowali kolarze Renault Eco 2 Team. Zwyciężył Tomasz Skalski przed dwójką swoich klubowych kolegów, Tomaszem Stańczykiem i Przemysławem Michalczykiem.